W tym filmie przedstawione zostaną najważniejsze kroki, jakie należy wykonać po instalacji programu ADAX czy ADAX Plus. Po zainstalowaniu, uzyskaniu licencji na program oraz pierwszym zalogowaniu się należy sprawdzić, czy dane firmy, jakie są zapisane w programie, są prawidłowe. Zweryfikować należy przede wszystkim NIP, adres oraz nazwę firmy, ponieważ informacje te będą widoczne na drukowanych dokumentach. Możemy także załadować swoje logo poprzez kliknięcie na przycisk Załaduj oraz wybranie odpowiedniego pliku. W naszym przypadku logo już jest załadowane, więc pominiemy ten krok. Aby skonfigurować program po jego zainstalowaniu, klikamy w menu, a następnie Konfiguracja programu. W tym filmie nie zostaną omówione wszystkie parametry konfiguracyjne, lecz zostaną przedstawione wszystkie te, które należy zmienić po zainstalowaniu programu. Struktura drzewiasta z lewej strony pozwala na dostęp do wszystkich parametrów konfiguracyjnych. Z prawej strony modyfikujemy wartość danego parametru. W węźle drukowanie należy przejść do węzła ustawienia Acrobat Reader i następnie poprawić, jeżeli jest błędna, ścieżkę do programu Adobe Reader. W naszym przypadku jest to ścieżka C, Program Files, Adobe, Reader, a następnie nazwa pliku, którą również należy skopiować i wkleić do ścieżki. Cała ścieżka powinna znaleźć się w tym polu. Następnie, jeżeli korzystamy z wersji programu numer 11, należy pozostawić to pole bez zmian. Jeżeli korzystamy z innej wersji programu, proszę zajrzeć do dokumentacji, aby sprawdzić, jaką wartość należy wpisać w tym polu. Po ustawieniu drukowania należy przejść do ustawień oferty. W tym miejscu warto zmienić domyślną stawkę VAT na taką, z jakiej będziemy korzystać. Jeżeli jesteśmy rolnikami ryczałtowymi i nie jesteśmy VAT-owcami, należy pozostawić stawkę zwolnione. Jeżeli natomiast jesteśmy płatnikami VAT, wówczas ustawiamy odpowiednią stawkę. Dla rolników ryczałtowych stawka ta wynosi 8%. W tym miejscu można również zdecydować, czy w programie operować będziemy na cenach netto czy brutto. Jeżeli operujemy na cenach netto i na tej podstawie obliczane są ceny brutto, należy odznaczyć to pole, aby pozostało puste. Jeżeli jednak chcemy, aby ceny, które będą wykorzystywane w ofercie, a także podczas wystawiania dokumentów, były cenami brutto, wówczas należy to pole zostawić zaznaczone. W naszym przypadku pozostawimy pole puste. W ustawieniach dokumentów koniecznie należy zmienić miejsce wystawiania dokumentów. Jest to miasto, które będzie drukowane na każdym dokumencie przy polu Miejsce wystawienia dokumentu. Możemy również tutaj ograniczyć maksymalne odroczenie płatności dla wystawionego dokumentu o odpowiednią liczbę dni. Oznacza to, że płatność nie będzie mogła być odroczona o więcej niż wskazaną w tym parametrze liczbę dni. W ogólnych ustawieniach można zaznaczyć, po ilu sekundach program ma się automatycznie wylogować w przypadku braku aktywności użytkownika. Wpisana wartość oznacza liczbę sekund, po których program automatycznie się wyloguje. Są to wszystkie zmiany niezbędne do prawidłowego funkcjonowania programu. Wystarczy je zapisać. Po instalacji programu nie zawiera on żadnych danych, zarówno lista kontrahentów, jak i produktów, oferty czy rachunków i faktur są puste. Jeżeli zakupiliśmy również katalog roślin lub też korzystamy z wersji demonstracyjnej i chcielibyśmy, aby załadować przykładowe dane, należy wykonać import kopii zapasowej. Wówczas klikamy w menu
oraz wybieramy Import kopii zapasowej. Należy wybrać folder, z którego wykonany będzie import. Pobrany ze strony zestaw danych dla wersji demonstracyjnej jest spakowany i należy go najpierw rozpakować do wybranego katalogu. Rozpakowany katalog należy wybrać w otwartym oknie. Po wybraniu katalogu program rozpocznie analizowanie utworzonej wcześniej kopii zapasowej. Wyświetlone jest podsumowanie zawierające informacje o tym, jakie informacje znajdują się w kopii zapasowej i jak można je zaimportować. W naszym przypadku, ponieważ chcemy zaimportować wszystkie pozycje, wówczas klikamy Importuj wszystko oraz Elementy do zaimportowania Importuj wszystko. Po wciśnięciu przycisku Wykonaj program przystępuje do importowania danych. Po zakończonym imporcie program wyświetla komunikat informujący o tym, czy import wykonał się poprawnie, a także informuje, iż należy program zrestartować, aby w pełni korzystać z zaimportowanych danych. Po zrestartowaniu programu w odpowiednich modułach widoczne są zaimportowane elementy. Program jest już w pełni funkcjonalny i można przystąpić do normalnego działania. Jeżeli chcemy zweryfikować, czy poprawnie skonfigurowany jest program Acrobat Reader, można skorzystać z menu Pomoc i w opcji Sprawdź drukowanie dokumentów. Tutaj w podglądzie wydruku można sprawdzić wtyczkę Acrobat Reader, która pozwala na podejrzenie drukowanego dokumentu, a także poprzez ciśnięcie przycisku Drukuj wydrukować dokument na domyślnie wybranej w systemie operacyjnym drukarce.